Konu, Nitra i Łowa, Marcin Świrlik. Powiedz, jak podoba się tobie ten dzisiejszy turniej? Znaczy, szczerze mówiąc, nie sądziłem, że wyjdzie aż tak fajna impreza z tego turnieju, bo myślałem, że raz, że publiczność będzie mniej liczna, a okazało się, że trybuny są zapełnione, a dwa, że zawodnicy, którzy wyjechali z wyższych lig, czyli tych gwiazdek za klasy, że po prostu przyjadą rekreacyjnie, a oni faktycznie bardzo fajnie wypracowali ten turniej, czyli w pełni profesjonalnie. Jak nasz zespół podszedł w ogóle do tego turnieju? Czy były jakieś komentarze? To znaczy, jeżeli chodzi o pierwszy mecz i zespół ekstraklasy, to no faktycznie, no, chłopaki są tak przygotowani motorycznie, że ciężko nam było wyrównać. Może początek tam jeszcze nie było widać tego, tej różnicy poziomu, ale później się już zbiegłem minut. Tak. Że jednak to jest zespół, zawodnicy, którzy tam są lepiej przygotowani motorycznie i technicznie. Odbiegając może od turnieju, przygotowujecie się już do kolejnej rundy? To znaczy, do tej pory, praktycznie do poprzedniego tygodnia, cały czas trenowaliśmy. Nie mieliśmy żadnej przerwy, dwa razy w tygodniu, tak, żeby po prostu nie mieć żadnych zaległości treningowych, trenowaliśmy na hali. Teraz od świąt do 9 stycznia mamy przerwę i 9 stycznia też mamy przygotowane już na serio takiego. Przed Wami jeszcze jeden mecz o trzecie miejsce z zespołem Reszta Świata KS Polkowice. No i... Tak, no... To jest musicie na... wygrać! Tak, to będziemy chcieli wygrać. Widać było, że w tym drugim meczu z tą wyższą szkołą zarządzanie coachingu efekt przyniósł wysoki pressing i tam będziemy się starali zastosować ten sam środek, czyli będziemy robić może krótsze zmiany, bo tu na hali jednak 1,5 minuty, bo tego biegania to dużo. Częste zmiany na wysokim pressingu, miejmy nadzieję, że to przyniesie wszystko. Dziękuję za rozmowę i dziękuję Tobie i całemu zespołowi, że mogliście też wspomóc rehabilitacji tych dwóch dziewczynek poszkodowanych wypadków. Tak, przyjemnie. Dziękuję. Oczywiście. Łukasz przyjeżdża do mnie do Kolbuszowej na podobny turniej, tylko jak organizuję w Lecie i gramy na normalnym boisku. Po 11 to jest taki mecz bez charytatywny dla dzieciaków z mojego regionu, po prostu Kolbuszowy. Kolbuszowej już był dwa razy na moim meczu charytatywnym, więc ja oczywiście przyjąłem zaproszenie, przyjechałem z Kolbuszowej. Przyszedłem na turnieju w Kielcach, dzisiaj jestem na turnieju tutaj. Świetna atmosfera, bardzo dużo ludzi, więc ja wybiorę takie turnieje, by wygrać się do dzieciaków. Jak okiem zawodowca widzisz ten cały turniej? Pod względem takim piłkarskim oczywiście. Piłkarsko turniej wygląda na bardzo dobrym poziomie, gdyż tutaj są drużyny, które gdzieś tam tą piłkę dają i często, nie wiem, albo wynajmują halę, albo czują to podłoże, bo widać, że potrafią gdzieś przytrzymać piłkę, potrafią dobrze zagrać, czyli fajną bramkę, także turniej jest na dobrym poziomie. Mam nadzieję, że finał będzie też na sobie dobrze. Długo czekałeś na moment, żeby wbić na ten szczyt piłkarski? W sumie ta droga była tak fajnie poukładana, ponieważ wyjechałem bardzo młodo do Łodzi, do Szkoły Mistrzostwa Sportowego, później napisałem maturę, wtedy szedłem na wielki maturę, miałem już podpisany kontrakt z Bełchatowem, poszedłem do DKS-u, po 4 latach zmieniłem barwy na Śląsk Wrocław, także ta droga jakoś tam była bardzo ustabilizowana i taka przemyślana, bardzo w porządku, więc nie musiałem gdzieś tam przeżywać jakiejś perturbacji życiowych, żeby z kimś się kłócić. Także na razie jest wszystko w porządku. To praca z trenerem Orestem Lęcikiem dobrze się układa. Czy z trenerem się znamy już z czasem Bełchatowa? Właśnie, to... Za trenera Lęcika debiutowałem w Bełchatowie. Znam mnie bardzo dobrze, sprowadził mnie Śląska Wrocław, więc mam nadzieję, że się znamy. Jak za rok puchary? Miejmy nadzieję, no, z
Fenerbahce, o Ligę Mistrzów Fenerbahce, o Mistrzostwo Polskie, bo tak sobie zapisałem. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za przybycie. Zapraszam następnym razem do jeszcze Jest ze mną wychowanek miasta Iłowa, Artur Janus. Witam Cię bardzo serdecznie. Powiedz, jak Ci się podoba ten dzisiejszy turniej? Na pewno fajna organizacja, fajnie, że takie coś w Iłowie ma miejsce. Na pewno brakowało tego, sama frekwencja na trybunach mówi, że po prostu brakowało tego, niby wcześniej takiego czegoś nie było. Fajnie, że przyjechał Łukasz właśnie ze swoimi kolegami, że... To na pewno on chciał... Tak, to był na pewno magnes do tego, żeby ludzie przyszli na te trybuny, ale to nie było najważniejsze. Najważniejsze na pewno jest, właśnie są te akcje, te pieniążki, które są zbierane i to ma pomóc właśnie tym dziewczynkom, aby z ich zdrowiem było jak najlepiej. Jak Ci się układa gra w zespole nowym? Znaczy, powiem tak, no, jak ktoś obserwuje, to widzi, że praktycznie nie gra, mało gra. No i na pewno mam ambicje, na co, żeby występować jednak co tydzień w tych meczach ligowych. I po prostu po rozmowie z trenerem, tak, że po okresie przygotowawczym podejmę decyzję, czy będę dalej tam grał, czy odejdę, bo na pewno jestem w takim wieku, że chciałbym grać regularnie. Nie chcesz wrócić do Juve? No, na dzień dzisiejszy raczej nie, ale nie, na nigdy nie mówię, nigdy, dlatego życie, różne potrafimy i na pewno chciałbym jeszcze kiedyś zagrać w Juve. Na tej murawie mam sentyment, tutaj zaczynałem i na pewno jeszcze chciałbym coś dać i podziękować wszystkim, którzy mi dali szansę i mnie wychowali. Dziękuję za rozmowę, dziękuję, że oddamy rzeczy do licytacji ze swojego zespołu. Dobrze, brama. Ale to są te posłuchy autogramy, mamy tydzień. Zaczynamy.